Marcela Leszczak i Misiek Koterski poznali się przypadkiem na premierze jednego ze spektakli. Od tamtej pory wydawało się, że są dla siebie stworzeni. Ich relacja rozkwitała w zaskakująco szybkim tempie i już po kilku miesiącach 31, latka mogła się pochwalić pierścionkiem zaręczynowym. Koterski nie czekał z deklaracjami, a niebawem stało się jasne dlaczego. Para oczekiwała bowiem na narodzinę synka Fryderyka. Pojawienie się na świecie nowego członka rodziny nie nakłoniło ich do podjęcia ostatecznego kroku i sformalizowania swojej relacji. Co więcej, jakiś czas później doszło do rozłamu między nimi, który doprowadził do głośnego rozstania. Wówczas Marcela zaszyła się w domu, a Koterski, korzystając z chwili wolności, zaczął spotykać się z młodą aktorką, Dagmarą Bryzek. Niedługo potem los znów ich połączył, a para ponownie się zaręczyła, mając nadzieję na wspólną przyszłość. Po minionych perypetiach trudno było przypuszczać, kiedy tych dwoje w końcu powie sobie tak i stanie na ślubnym kobiercu. Para niedawno zaskoczyła informacją o tym, że najważniejszy dzień w życiu ma już za sobą. 14 stycznia na profilach zakochanych w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie ze ślubu. Para zaprezentowała na nim swoje dłonie, a na serdecznych palcach dało się dostrzec złote obrączki z grawerem. Stało się, pisała zdjęcie Leszczak, dodając na końcu emotikone z czerwonym serduszkiem. W komentarzach zaroiło się od gratulacji nie tylko ze strony fanów pary, ale również ich znajomych z show-biznesu. Niech wam pan Bóg błogosławi na nowej drodze życia. Z całego serca gratulujemy, pisała Dominika Gwit. Gratulacje dla was, wtórowała jej Elżbieta Romanowska. Zobacz też, Koterski i Leszczak wpadli w poważne tarapaty. Ukryta policja musiała interweniować. Marcela Leszczak wyznała bolesną prawdę. Była zdruzgotana zachowaniem Michała. Michał Koterski pochwalił się radosną nowiną. Posypały się gratulacje.